Hej, witajcie w Cify 6, Macedonia, Panga, 10 zielony poziom trudności, no i wojna z Mongolią, w której tutaj bandą Łysego Chingis Hana atakujemy, bo nas jest trzech, czy tam troje, bo jest Tomyrys, kobieta i dwóch chłopa, dwóch arcywrogów swojego czasu, no bo Grek, Macedończyk kontra Pers, oni się napierdzielali normalnie straszecznie. Ale my tutaj w tej grze, w tym uniwersum jesteśmy sojusznikami. Choć nieformalnymi jeszcze, aczkolwiek może możemy kliknąć, zapytać, bo namówiłem go do wojny za grosze. On to nawet mi zapłacił. No co on z tym dyzmą? Nie no, nie chcę wysyłać, bo potrzebuję złota. Kochanie? Nie. Na razie nie. No ale będziemy próbować. Ogólnie jest spoko. Ale to w dużej mierze dzięki temu, że właśnie Mongol prowadzi wojnę z trzema cywkami. No ale sam chciał. A, zginie, dobrze. Wolałbym ja to zabić. O Jezu, jak to wrócił się za tą rzekę. Co tam? W tej beftę przeszedł? Ale cwaniaczek. Ale cwaniaczek, szanowni państwo. Kurde, rycerz, no nie... Dobra, rozstawmy się tutaj w następnej turze. Chcemy w to strzelać? Nic to nie... Dobra, nie. Nie chcemy. No ale to bym chyba, kurczę... Dobra, ruszmy się tu i się przezbrójmy. No bo tu się skupiamy na tym mieście, to chcemy podbić. To chcemy podbić. Są mury, szanowni państwo. I teraz tak. Tutaj czekamy na 7 ludka i sobie zakolejkujemy tę przemysłówkę. Tu czekamy na 7 ludka i zrobimy identycznie. Tu czekamy na 7 ludka. To Jezu, nie prędko. Nie no, muszę zrobić salę audiencyjną. A tu też czekamy na 7 ludka, a mamy... O nie, 42 tury. Obszarów mieszkalnych mi brakuje. Choć tu spichlerz za chwilę będzie. O, jak tam? A rośnie, ludek przybył. Czyli tutaj już nie kombinujemy. Robimy bibliotekę. A potem plac rządowej, salę audiencyjną. Tak. Tu już nie cudujemy. Jednostki będziemy... O, tu będziemy robili za chwilę jakąś fajną jednostkę. Tak. Kto dostał awans? Łucznik. Cudownie. Bierzemy. No, idziemy w te ładunki, więc przez te garnizony tak czy siak muszę iść. Tak będzie najszybciej. O! Już? Chłopie! Żeś się zesrał za przeproszeniem. Tam się kurde wyleczył. Cztery elementy składowe Budowniczy też by mi się przydał. Tu widziałem, jak się wyleczył gnojek jeden. Dobra, walimy. Ledwo, ale... Ale walimy. A tu się boję wyjść na te tutaj. Równiny, łąki może bardziej, łąki. I... No jednego takiego bym chciał. I jednego takiego bym... Nie takiego. Tak, nie. Gdzie on jest, kurde? Ciężka piechota. Nie odkryłem tych pikinierów jeszcze? Poważnie? Nie poszedłem tam? No są. A nie, to jest ciężka piechota, a nie pikinierzy. Boże, tu są pikinierzy. A, bo taka ikonka jest... Podobna ikonka. Jest pikiniera w Civ 5. Jak zwykle mi się rypie. O Boziu. Ale trebusze tu są. Też muszę odłożyć złota na te trebusze. A czy mnie to by się przydało? Niezbyt, bo ja nie będę atakował wprost. No, nie będę bezpośrednio atakował, tylko będę walił. Dystansowo. Taki jest plan, szanowni państwo. Tu jest, kurczę, to wzgórze. No, ja się miałem głównie tym bronić. No i tak nie miałem gdzie tego zbudować. No, tu by było lepiej, no, ale to jeszcze drożej bym płacił.
Dobra, jest ok. Jest ok. O, za jedną. No to fantastycznie. Mam nadzieję, że te trebusze jakieś drogie nie będą. 456. Nie obserwuję w ogóle Persa i Tomerys. 488, 592. O, mauzoleum lubię. To musimy zostawić. No, to mi ciągle potrzebne. To jest 5. No nie ruszamy tu niczego, jak się okazuje. O, już się na full nie beleczył. Fantastycznie. Fantastycznie. Tak ma właśnie to wyglądać. Tylko, że to mi się kurde beleczy. To mi się nie podoba. Tym hetajrem to ja spróbuję to splądrować. Tylko ten rycerz mógłby wyleść. No tu na krzywy ryj będę kombinował, żeby to miasto zdobyć. Czyli tym też będę musiał wyjść. Dobra, to trzymajmy to na razie tutaj. Albo tutaj zobaczymy. Za chwilę będziemy przestawiać. Ojejku, no i wąpierz by się przydał, a nie ma tych wąpierzy. No to daj ta spokój. Taka przestrzeń dzika. I się nie spawnuje żaden obóz barbów. No aż niepojęte. Nie chce mi się wierzyć normalnie, że takie cuda się tu dzieją. Co ja mogę sprzedać? Żelazo mógłbym sprzedać. Mało. To nie teraz, tutaj. O, i by było ze 7 kultury. Ale jakbym zdobył te miasto tutaj, o te, to bym Wiktora dał tu i to bym potrzebował jakiegoś chłopka. No, ale trzymać tak na zaś też niezbyt to mądre. Zobaczmy, kiedy będą kolejni, żebym się nie udupił. No właśnie, wcale nie tak szybko. Oj, oj, może rzeczywiście będę trzymał? Albo wezmę sobie mokrze i go gdzieś ustawię. Nie mokrze, tylko tego drugiego, kurde. Nie, Reynę, o Reynę mi chodzi. Albo tutaj, 5 siły bojowej. To też jest, kurczę, dobre. 5 siły bojowej, to się może przydać, ale chyba bardziej na ten moment potrzebny mi gubernator. Szczególnie jak zdobędę to miasto. A mam nadzieję, że zdobędę. Dobra, bierzemy Reynę. Na razie ją damy. Dobre pytanie. Obszarów mieszkalnych, no tutaj jeszcze jest jakiś zapas. Tu nie ma w ogóle, no tu by się bardziej przydał, szczególnie po tej sali audiencyjnej. Ale i tak stąd zabiorę tego. Terenę. No ale tu by się bardziej przydał, ewidentnie. Dobra, damy tutaj, damy ją tutaj. Gubernator, przydziel. Dion. Tu? Tu jest ok. No i tu za chwilę wejdziemy, tutaj. No boję się tego rycerza. No, poczekamy chwilę. Ja tu się zastawię może, wlezę tym tutaj. O, cóż to? Jejku, 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 jejku. Nadir, oż Nadir typało. Ale mnie rozczarował. Nie, włócznik tylko. Opiesz czym do ludzi. No ale rozczarował. Ale mnie rozczarował. Już kurde! A nie, to religia teraz mi pokazuje. To tam spoko. Tutaj mnie rypnie i może zabić takiego tego. Więc nie chcemy tak robić. Tak się chcemy zamienić. W następnej turze się proszę odezwać. Na tym to się w ogóle do miasta schowam. Nie chcę, żeby mi to zginęło. No i to niech się fortyfikuje na razie. No jest 7. No fajnie by to było wykarczować tutaj ten las. No ale jak nie ma takiej opcji, to po prostu... Idziemy po to.
Pyk, 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 pyk i pyk. Okej. No jest miło. Mam nadzieję, że ja saletrę będę miał. Spadaj. 10 tur, 97, 6 była. No będziemy chcieli oczywiście... Ojejku, to się leczy. Będziemy chcieli oczywiście... Jejku! Zwykły włócznik. No jaki gnój wytrzymały. Namówić z powrotem tego do wojny. No nie! Jak tutaj wlezę, to odsłonię tego. Znaczy, te dwie jednostki tych moich kuszników. Nie chcę tego robić. No jak. Ona coś tutaj wojuje z tą antanonarywą, czy tak nic nie wojuje? Jakby obydwa te miasta zdobyć w tej wojnie, o, to by było niezłe. To by było bardzo niezłe, szanowni państwo. Ale nie wiem, czy to się uda. Dobra, tak się zabije. I potrzebuję to awansu szybko. W takim rannym wolałbym nie strzelać, szczególnie, że tu siedzi ten rycerz, który może mnie tu dobić dość łatwo. Ale on nie chce stąd wyleźć, bo jest ta premia do obrony. Broń załogi i umocnienie dzielnic. W to idziemy. Oczywiście, że tak. Dobra, strzelamy. Chociaż kurczę, nie prędko będzie. No ryzykowne to jest, co tutaj robię, ale muszę próbować. Tu muszę walić. Tylko, że jak oni mi na krzywy ryj zdobędą to miasto, to szlak jasny mnie trafi. Patrzcie, to ma 57, a jak obrywa wyraźnie, a to ledwo, ledwo. To jest kurde balans gry. Tu są mury, a tu nie. Niech mi ktoś to wytłumaczy, no. Dobra, niech to siedzi tutaj. Jak zrobimy te dzielnie, to podejdziemy bliżej i coś tam będziemy próbować pyrgać. Oj, teraz będzie pierwsza premia do nauki, szanowni państwo. 4 tutaj mamy. 25% kosztu. Przerobi się na naukę. Okej, 4 punkty. No jeszcze złotą erę będę miał. No coś tam zarobiłem, choć nie widać tego po tu, tych. Nie widać tego po turach do kolejnej nowej technologii. No kurde, wyleczył się na fulla tym miastem? Jakim cudem? Jakim cudem? Ile to się leczy? Kurde, jakie to jest dziwne momentami. A, oni ten awans też mają. Dobra. Jezus, co ty... Aha, dobra. Już się przestraszyłem, że całkiem będzie cudował, kombinował. Dobra, czy ja czegoś tutaj jeszcze potrzebuję? Chyba nie. Nie teraz przynajmniej. Kampus. Dobra, zróbmy ten kampus. Tak, tak. Że ja tych budowniczych też bym bardzo potrzebował. Odwal się, już ci mówiłem. Miasto dawaj. Może on mi tam daje miasto. No i teraz tutaj będzie, kurde, rozkmina, jak to zrobić. O, wreszcie, tylko akurat, kurde, jak jest wojna. Jejku, niedaleko. A, ja sobie tutaj w ogóle wampirze zamki zaznaczyłem. Ja nie wiem, czy one mogą być obok siebie. No to mi teraz tutaj wykrzyknik nie wyskakuje, to chyba mogą. O, dzień dobry. A, nie przez... Co? Nie przestrzelę? Stoję na wzgórzu przecież. Kurczę.
No ale zonk, rycerza byśmy dopadli. O, jest awansik. Tu by też się przydał. Jak tam wielki generał? Też by mi się przydał. Dobra, chyba pora podejść tu bliżej trochę. Chociaż nie. Niech strzela w to. O, awans mamy. Fantastycznie. Poziom lojalności miasta spada. Ojejku. Tu by się... 69, no pomnik tu by się przydał, kurczę. Oj, dobra, niepotrzebna mi na gwałt ta dzielnia, to zróbmy to tak. No spróbujmy wyjść. Oj, 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 czy to na pewno jest nam potrzebne? Budowniczy by się przydał. Ale z dodatkowymi awansami. Czyli jeszcze, chociaż kurczę. Nie, powiem wam, że już mi jest potrzebny chyba. Bo za chwilę saletra będzie. I mam nadzieję, że będę ją miał. I tutaj też srebro mam. O tak, dobra, zróbmy to w taki sposób. Tylko że tutaj też by było fajnie kimś się wybrać. O jejku, tym pójść, poważnie? Czy ja jestem aż tak pewien siebie? Pójdę. No nie wiem, czy to mądre było. Jak wy wyglądacie w ogóle? Bardzo ładne jednostki. Ci okej. Szału nie robią. Szału nie robią. Jest znowu to gardło. Awans trzeba wziąć. No podczas obrony chyba. Potem przeciwko uszkodzonym, tak, zbroja końska oczywiście. Ja bym chciał to splądrować i to bym chciał splądrować. Zanim tutaj kurde mury zrobi. Jezu, co się dzieje? O nie! Keszik, kurde! A tu? Jezu! Musimy poczekać. Wiara będzie, co ciekawe. No szedłem, żeby zabić tego rycerzyka właśnie. O, jest awans. Jak dobrze. O, i przeciwko dzielnicom. Dobra, tylko zabili mi tego. Muszę go odzyskać. Jezu, 9 tur? Czemu takie drogie? No i moment. O. Obszary mieszkalne będą. Ale to oznacza chyba, że tym idziemy tu, a tym kosznikiem ewentualnie pójdziemy tam. Trebusze jedna tura. O, tamci se poszli chyba. Ojejku, awans, to bierzemy. Broń załogi. Nie no, te keszyki to mi tutaj rozpierduchę mogą zrobić. No nie, no jakie wytrzymałe dziadostwo. Jeszcze tu mnie też może strzelić, jak podejdzie. Nie no! To jest masakra, wam powiem. Oj, chyba teraz cię na to skuszę, bo tu się robi niebezpiecznie. Jeden durny keszik przyszedł i już ora, banie. No dobra. Tyle, że tak, ja tutaj mam. Tutaj go bonusu nie mam. No ale jak się tutaj potem przetransportuje... A nie prędko będzie kolejny awans gubernatora. To już chcę mieć potężnego Wiktora. A, pięknie się rymuje. No i zabili mi jednostkę! Dobra, sieć tu na razie. Jak to przezbroję, to możemy kombinować. Na pierdziule, 18 do 51. To wygląda... No dobra, tutaj róbmy tak. O, proszę, winko, perły też kiedyś
Będę miał swoje, ale póki nie mam, to sami wiecie, rozumiecie, o, już tanio to wygląda. A tu niestety nie ma co sprzedać. Ja na jedno miasto się będę z tym męczył jak głupi. Do widzenia panu. Noż kurde, no właśnie. Nie, noż kurwa mać! Co za pierdzielony dziad! Harald Sigurðarson stendur fyrir þér. A pierdzielony, jaki skurczybyk. Nie lagar. Nie no, muszę to jedno miasto zdobyć przecież. No ale jak on mnie tak zabija... Przyjęto kryzys wojskowy? No w sumie dobrze. Uwaga, Saletra. Jest, mamy. Tym więcej inżynier. O Boże, no i mi tutaj kurde wybił te. No co za gnój. No i potem strzeli mi w tego, to już w ogóle mnie tu może przeorać. Nie no, masakra. Ile to kosztuje? 170. Nie no, trzeba, bo ta katapulta jest beznadziejna. I tutaj też trzeba strzelić. No tu sobie chyba darujemy z tym przezbrojeniem. Tego trzeba przezbroić. Tu też mamy. Proszę, proszę, proszę. Ale chyba tego tak łatwo nie sięgniemy, niestety. Dobra, gdzie ja mam? Zawsze ten środek ekranu ora mi banie. Czekajcie. Saletra. Gdzie ja mam tę saletrę? Tu chyba! Aha! Czyli już wydobywam dzięki temu. Cudownie, cudownie, cudownie. To jest miło, wam powiem. Tylko, że straciłem jednostki, kurde. A 36. Jezu, ale bym wyrwał. Kurde, tego też mogę stracić. Może się co... Nie no, teraz to się nie mogę cofnąć. To trzeba na krzywy ryj zdobyć. Chociaż, no, jaki krzywy ryj? Ja to obijam przecież. Kusznik 7. Może jeszcze jednego takiego? No czekajcie, czekajcie. Czego to się w ogóle przezbraja? No, a, no tak, już patrzyliśmy. To jest ciężka kawaleria. Dobra, zróbmy. Bo trochę jednostek traca, a ten pierdzielony tutaj rośnie w siłę. Ziomuś. Mam pomysła, wiesz? O co mu w ogóle chodzi z tym karierowiczem? Co to za słownictwo? W ogóle. Jeju. Jeszcze nie macie? No dobra, to czekamy. Nie no, ten mnie tutaj za chwilę normalnie zniszczy, gnoj. Jeden. Rycerze. O, teraz to by dobrze było iść po te uniwerki w gruncie rzeczy. No ale chyba tego potrzebuję i dopiero potem. Bo jak ten gnoj takie ma jednostki, taki kesik, co on mi robi z głową. Nie no, trzeba to ogarnąć. No jakie słabe tam, nie trój zada. No wcale nie powiedziałbym, że takie słabe. Biorąc... No kurczę, co tam było, widzieliście? A, trebusz, trebusz był. Otwartych nie chcę, ale złota więcej to byś chłopie dał. Dam ci jeszcze konika jednego. Dobra, dwa, trzy, cztery, o. Okej. No i się podmienił. No co za paździerz jeden. Teraz z miasta będzie mnie napierdzielał. No patrzcie, jaki jego trebusz wytrzymały. Nie no, ja w to nie wierzę. Ja w to autentycznie... No i to miasto znowu jest zdrowe. No szkurde. Co jest? Nie no, muszę w to pyrgać.
Ja chyba tymi będę to zdobywał i zaraz tego stąd zabiorę. 170, a muszę jeszcze przezbroić tych tam łuczników, które idą. To nie, to walimy. Tak, tym będę próbował zdobyć to miasto, a tym idziemy tutaj, szanowni państwo, bo się tak niebezpiecznie zrobiło, że normalnie szok. Było dobrze. Szkoda, że ja nie wiem, z kim on tam sąsiaduje. No za chwilę ten kasik mi zabije tę ciężką piechotę, tak podejrzewam. Kurde. Powrót. Poczekamy, aż będzie dołącz do trwającej wojny. Na razie mu tego nie sprzedam oczywiście, bez przesadyzmu. Tobie też nie. No nie za daleko, żeby tam się... O, dobra, durny bot. Na całe szczęście bot jest durny i atakuje moją dzielnię. To zrobił sprytnie. No, ale ja teraz nie mam kuszników, kurczę. Bo kusznikami bym gnoja dopadł. I zniszczył. No, ale niestety nie mam. Nie no, jeszcze jeden. Boziu, Boziu, Boziu. Dobra, chociaż to zdobyć może. Nie no, muszę to zdobyć. Strzemiona. Mam nadzieję, że mi go nie zabije, kurde. Ale muszę się cofnąć chyba. Czeka 7. No nigdzie nie zrobię tutaj niczego. Dobra, na razie nie. Bo żadnego praktycznego przełożenia to mieć nie będzie. Tu jeszcze mam fajne jednostki łuczników, ale muszę je przezbroić. No, ciekawe. Cieszmy się, że ten bot jest taki durny. Jest ekstremalnie durny. Ale dzięki temu go... Dzięki temu mam szansę, grając przeciwko botowi tak dopasionemu bonusami. Udało się zbudować zdanie, kurde, ale tu się nie udało dobić. To będzie najsłabszy atak, po 33, tu będzie lepszy, 37. To chcemy ubić, ale to też chcemy... O nie! Ajajaj. No tu jak wyjdę, to zabraknie punktów ruchu, stąd się muszę cofnąć. Nie no, tego kasika trzeba utłuc na pewno, bo on jest strasznie niebezpieczny. A to możemy zrobić tylko w taki sposób. No to już by potem bym zginął, to nie. Więc to trzeba zrobić tak. Tu znowu jest ta nauka. To bym chętnie splądrował. Za to będą punkty. Nauki. Dobra, tutaj chwilkę zostańmy. Czy on nas może zabić? Czekajcie, on nas kurde może zabić. Dobra, skitrajmy się dalej. Czy on mi tu ucieknie, dziadyga jeden? Mam nadzieję, że nie... No chyba... A no, nie uciekł. Chyba, żebym tu się jeszcze ustawił też. A, ja tu nie muszę stać teraz. Bo teraz tam mnie będzie pyrgał. Aaa, cię kurde załatwiłem, dziadu. No i premia za wsparcie też będzie, bo stoimy koło siebie. Dobry, 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 dobry. Mhm.
Kakałko bierzemy, bo to fajne rzeczy. No mógłbym... 5, no dobra. 8. No dobra. Nawet nieźle. Tylko tych kurz, kurczę, trochę straciłem. A tu jak? Też bym to może przezbroił. Aś wymyślił. Aleś wymyślił, chłopie. No wali w to. Tylko, że kurde, to tak śmieje się z niego, on to w końcu zdobędzie. Patrzcie go. Tym rannym i on, czy on mi zada teraz milion obrażeń, ledwo żywym konikiem? Ty no patrzcie. Nie no, ja w to normalnie momentami nie wierzę. Co się tutaj dzieje? Ohoho! Tylko czy to naprawdę się wydarzy? To jest dobre pytanie, zbroja końska. To musimy zrobić tak. No tym bym wolał, kurde, bić to. No to czy nie? No dobra, tak. O, awansik, czekajcie. No to... No, tylko chwila, bo teraz tutaj mamy dwie jednostki, które mogą mnie zaatakować. Ajajajajaj. Tym by było dobrze gdzieś tu wyleść. Tu możemy iść. Tym się chyba byłoby jednak dobrze skitrać. Ale chyba zaryzykuję taki układ i zrobię tak. I jest awans, cudownie. Tu zostańmy chwilę. 1, 2. Tu mam tę saletrę. A jak mam, to mam. Dobra, na pewno te dwa pola, bo one są mi potrzebne. To idźmy po to. Idźmy po to. Zagadajmy do tego pana. O, jest. Dobra. Masz. No, znów zadziałało. Dobrze. Poczekajmy, aż zdobędziemy może te Antananarywę i znów namówimy też Tomyrys. Chociaż czekajcie, ona się może z tą ciągle Antananarywą bić. Nie bije się. To może tak, poczekajmy chwilę, zdobędziemy to i namówimy też Tomyrys. Tak, okej. 584, kurde, skubany. A teraz mam nadzieję, że będzie miał problem. No patrzcie, jak on mnie tu leje. A mam niby potężniejsze miasto. No, jak ja uwielbiam tę grę, ten jej balans. Nie no, ile tu keszików jest. Tak prostych jak strzemie, rycerze, ale żywność. Ile tu jest tych keszików? Nie. A nie, bo tu jest las, tak? Nie, no tak, las deszczowy, czyli został ten las. Zaraz to mnie przeora. Tutaj. A tu się niestety chyba muszę schować. Tylko bym chciał też to zabić, kurde. Mam ten awans, to jest dobre. Dajemy tego żółwia. No chyba, żeby tym spróbować. Nie da się. A potrzebujemy, o, pocisków. Tak bym, ale potem zginę. To co za biznes. No niezbyt się chyba opłaci, nie? Ta, i tu się jeszcze keszik pojawił, kurde. No nie śpieszy mi się z tym miastem. Ja bym chciał to zdobyć nawet w jednej turze i to. I wtedy dopiero pokój zawrzeć. No ale ja nie wiem, czy to mi się uda. Mi się kurde nie zapowiada na to. No tu 6 to bierzemy. Konie. Niech więcej dają. Ouuu. To jest słaby. Harald jest słaby. Haraldowi sprzedamy.
Panie Haraldzie, proszę cię bardzo. Pięknie. I teraz tak, bo z tego będzie rycerz, tak? Za 250. Okej. Okay. Mam nadzieję, że taki rycerz to będzie w stanie wpierdziulić takiemu temu Kashikowi, chociaż wątpię, szczerze mówiąc. Znając życie, to ni cholery tak nie będzie. 35, nie no, dobra, jeszcze jedna tura. O-o. Nie, kurde! Teraz w ogóle już... No tylko do 47 skoczyło. Nie można. A to jest dziwne. No kurde, szansa, żeby zajumać tego Kashika. Taka szansa, pi razy drzwi, to pewnie... O, chociaż teraz na własnym terytorium walczę. No nie... Jako tako. No kurde, jednostka do walki dystansowej taka silna. Trochę przegięcie pały. No nie no! Ale mnie to wkurza. Dobra, pozbądźmy się tego, spróbujmy. Kurde, może mnie gnój zabić. Tutaj takiego zdrowego to chyba nie zabije, nie? Jak myślicie? Dobra, spróbujmy się skitrać tutaj. O, tu podszedł. To go bijemy. Dobra, tutaj w miasto. No i te mury. To będzie klasyczna, upierdliwa wojna. No ale nie szkodzi. Nie szkodzi, bo spodziewaliśmy się, że tak będzie. No, mamy szansę zabić, no to idziemy po typa. Tylko znając szczęście moje, to go nie zabiję. Oczywiście, że nie. No kurde, no... Teraz on zabije mnie. Albo ucieknie, to już lepiej, że uciekł. No szkur... Nie, dorwę go! Dorwę go przecież! O! Dobrze. Dorwałem gnoja. Tu coś uciekli. No prawie, no bo tego dopadnę. Ja cię tak tu nie zostawię, paździerzu jeden. 50... O kurde. Ej, patrzcie na to. Jak waliłem miasto bez murów, to waliłem gorzej. Do dzisiaj, mimo tego, ile ja tutaj pokazywałem i opisywałem w tej grze baboli, do dzisiaj, w tym pod ostatnim odcinkiem z końcówki gry Trajanem, pojawiają się osoby, które bronią tej gry, mówią, że ja marudzę, że przesadzam. No kurde, no przed momentem tu nie było tego. Murów i ledwo co to miasto biłem, teraz się mury pojawiły, powinno być odwrotnie. Miasto powinno być silniejsze, jest słabsze. Przecież ta gra to jest kpina normalnie. Z matematyki, z balansu. Ogólnie z graczy, no bo no to ja mówię, 8 lat patchowania, to powinna być perfekta gierka. No niektóre rzeczy powiedzmy, że nie dałoby się naprawić. Z różnych względów. No i okej, tak jak złoto w CIF 5, no ciężko to naprawić, bo jak już to zrypali, to ciężko to naprawić. Musieliby całkiem nową mechanikę stworzyć. Złoto na bóstwie mówię. No i miasta państwa, które żyją z tego złota, czy raczej którym zdobywamy wpływy w miastach państwach. Także CIF 5 też nie jest perfekta, no ale jakby chociaż była taka jak CIF 5, to by było pięknie. A to się nawet nie umywa do CIF 5. W każdym razie nie, ma nie być 40 minut, także widzimy się w kolejnym odcinku. Tyle dzisiaj, trzymajcie się, pozdrawiam i na razie cicho.